Rozpoczynam nagranie tutaj. Jest dobrze tutaj. O, to jest mapa, która była w tym. Jak była beta. I gram z Chlebem Maćkiem. Chleb Maciek, gdzie jesteś, Chlebie Maćku? Patrzcie na to. Gdzie Maciek? Tak się załatwię, patrz. No imię Maciek załatwi, już symulowałem, jak go będę normalnie strzelał w pisiora. I nie przeżyję. Chleb Maciek, mamy kosę teraz. You died. Chleb Maciek chyba tu Judaj sam składał, bo to takie trochę. Patrzcie, jak go teraz dojadę. O, kurna, już cię widzę. Uwaga! Pierwszy nieprzyjaciel wyeliminowany, odbiór. Pierwszy, jedyny nieprzyjaciel wyeliminowany. Maciek, zostałeś unicestwiony. Patrzcie na tą broń. Jeban. Lepiej, Maćku, nie masz szans teraz. Lepiej wyjdź z serwera. Zabrał mi moją ten broń. Cicero TV, ty musisz czekać na swojego najulubionego streamera. Bo widzę, że tutaj przychodzisz do mnie, tak łasisz się. Smucisz się na czacie, że ci się gra nie podoba. O ty kurwo! Co to kurde, nie ma takiego nożowania mnie. Zakutasiłem go jego własnym nożem, kurde, nie ma. Myślał, że mi zrobi nieśmiertelnik. Ja w BF-a nie umiem grać. Ludzie, ja tu noże wbijam ludziom w brzuchy. Grube donaty! Grube donaty! 2 dolary od Simon Says. Simon mówi: strzelaj w pisiory, a ja zaczynam remont. Miłego dnia wszystkim. Dzięki. O kurde, zaczynasz remont. Ja zanim długo kuchnię będę robił, wiesz? To będzie przygoda. No wbijają już powoli ludzie. Czy będzie arma ze żmiją? O nie, mam pojęcia, wiecie, szczerze. Bo nie wiem, gdzie jest żmijo, coś się nie ma. Chyba wieczorem streamuje, co on robi, weźcie mi powiedzcie. Full auto w głowę, tylko u Soshibo. 2000 punktów, bonus. 3 jabłuszka wylosowałeś. No i kurna, będzie tak na pewno, bo... Chcieliśmy kurde załatwić, to ci się nie udało. Przestańcie mi polować na mój nieśmiertelnik. Nas. Jakub! Jakub, zostałeś unicestwiony przez Soshibo. O, ale mnie zarzuciło lagiem. Pierwszy raz w życiu takie coś miałem. Desynchronizacja Butterfielda. I tak, subalerta używam, trochę opóźniony jest. Trzeba się było nie wystawiać. Kurde, dajcie mi przeciwnika! O, Żmiju coś napisał. Może jedzie, może nie jedzie. Co tam? Jest Żmiju, nie zgonił. To może pogramy coś w jakiegoś Altisa albo coś, nie wiem co oni tam szykują. Patrzcie, jak nasza drużyna teraz atakuje. Atak boczny, niewidoczny dla przeciwników, kurde, i zostaliśmy unicestwieni. To jest najgorsza gra na świecie? No ty chyba, kurde, Robin Pai, chyba nie grałeś nigdy w Butterfielda.
Dziwię się, że jeszcze nikt na ten gówniany dach nie przyszedł i nie zaczął z niego strzelać. Tego jeszcze mi tylko brakuje, do szczęścia. O fuck. Trafię w niego są. Nisha Laila, na ho. Zastrzeli głowę tą timą. Się ammo skończyło, zabijcie mnie w końcu. Zabijcie mnie w końcu, bo nie mam ammo! Mishen Lailo, mam twoją broń. Mishen Lailo. Kurwa, co to za mina? O Boże, to jest jakaś klasa zryta. Skąd ci ludzie biorą takie bronie? Wytłumaczcie mi to. Jadę nad morze sobie. Ale że morze przez rzut z kropką to jest specjalnie czy przypadkiem? Życiówka będzie, nie? No co wy. To tam życiówki żeście moje nie widzieli jeszcze. O ja jebie. A mnie pikok. Pikok mnie załatwił. Kurde. Och, moi drodzy, myślałem, że się rozgrzeję, bo odpocznę sobie przy tym Battlefieldzie tak z rana, to się kurde teraz męczę. Jaram się. Skąd wychodzicie i dokąd idziecie? Przygodo. Przygoda. Tu. Aj kurde. Idę sobie popatrzeć na kurki. Jakie kurki? Ale takie kurki, co wlewają wodę do morza? Czy jakie kurki? Nisha来了，快拿去。危险来了。 Kurde, ale mnie załatwił. Więc ja nie miałem życia. Czy to już koniec? Ale żeśmy, kurde, twój zespół przegrał? Jak mogliśmy przegrać? Kto tak gównianie grał? Boże.
Mogliśmy przegrać. Patrzcie, wszystko sobie odblokowałem. A, masakra. Jakiś team mieliśmy chyba zryty. Słownika, że mi napisał przez N z kreską i I. Tak specjalnie oczywiście. A ja tak kiedyś pisałem i nie umiałem, nie wiedziałem co, pani mi coś mówiła, że to zmiękcza czy coś, pamiętam to było w podstawówce. Że to zmiękcza, a ja kurwa nie wiedziałem o co jej chodzi z tym zmiękczaniem i zawsze to ni pisałem i ni. To była przygoda, ale później się nauczyłem. Zamiast mi powiedzieć, że jak jest za literką kropka nad i, to literka nie ma kreski, to mi o jakimś zmiękczaniu. Ja kurwa nie wiedziałem po prostu, co to jest to zmiękczenie. Nie miałem pojęcia zielonego. Kurwa, co tam się zmiękcza? Przecież to sobie jest pismo, a nie... No, bić na TeamSpeak'a, aż mi mówi. Boże, update TeamSpeak'a pewnie trzeba zupdate'ować, bo inaczej na TS3 Bachu nie wejdziemy, bo on zawsze ma najnowszy TeamSpeak. No, moja najbardziej ulubiona mapa. Ojaj. TeamSpeak, czy ty chcesz mnie zamordować? Czy ty chcesz mnie... TeamSpeak zam... O fuck, ale się zmieniło. O fuck. Czekajcie. Gównianie teraz wygląda ten TeamSpeak, ale... Mi jeszcze ci nie słyszę, wiesz? Jakby co? Halo, są. Teraz żmiją już. Jest troseczka u ciebie? No, chłopiki się tam puszczyki. Stary, czy... A, czekaj, bo ja mam ściszonego TeamSpeaka, jeszcze muszę go zgłośnić. Czy ty, Żmiju, słyszałeś, jakie ja wczoraj miałem przygody? Nie. Że już Borsukowi całkiem odjebało, stary. Co zrobiłeś? No, stary, on mnie ostatnio... Wiesz, za co mnie ostatnio kroił? Złapał mnie, kurwa? Najpierw, wiesz, że broń policjanta podniosła mnie. O. No i chcieli mi za to, bo admin mi groził banem. Ja mu powiedziałem, że nie ma czegoś takiego w regulaminie, żeby sobie poczytał. A Borsuk, że mnie wsadzi do paki, jak nie oddam broni, nie? No to mnie wsadzili do paki i zabrali mi tą broń, prawda? No. I stary, wyszedłem za 15 minut, idę po mieście, Borsuk znów mnie skuł, kurwa, za nic, wiesz, idę sobie po prostu po mieście, skuli mnie, zostawili. Później do mnie podchodzi, wziął mnie na komisariat i mówi, że mam oddawać broń. Której w ogóle nie miałem, nie? Stary, tak 5 minut mi każe ją oddać, ja się tego tam śmieję z niego, nie? Cały czat deka. Aż w końcu chyba mu ktoś powiedział, wiesz, z jego kolegów na tym spiku, kto ogląda streama, że ja nie mam tej broni, nie? No. To tylko tyle? No nie, i mnie wypuścił, mówi coś tam ostatni raz. I wczoraj, czekaj, co on mi wczoraj zrobił? Byłem na serwerze. Wczoraj też był jakiś przypał z nimi. A, wczoraj miałem broń w plecaku, nie? Schowaną, żeby po mieście nie chodzić z długą. Jakiś typ mi zajebał, nie? No. I stary zajebał i policjant go złapał i powiedział, że ma mi oddać tą broń, a on nie chciał. I powiedział, że jedziemy na komisariat i powiedział, wsiadaj i są na ten, na bagażnik i cię zawiozę na, wiesz, na komisariat. Oddasz mu tą broń, na ten koleś ci tam, wiesz, że tą broń uzyskamy, nie? No ja, stary, jadę z nim na komisariat, wysadzę, wychodzimy z samochodu, stary, stoję, a nagle podbija Borsuk i mówi, są, wyjdź z komisariatu, nie potrzebujemy tu adwokatów, nie? Stary, tam mu mówię, że ja tu, że mi policjant kazał przyjechać, bo jestem ten, bo ten koleś ma moją broń. On, to mnie nie interesuje, wyjdź z komisariatu, a broń skonfiskujemy coś tam, nie? I kurwa, i tam Reaper do niego, Borsuk, czekaj chwilę, coś tam, ja mu powiedziałem, że broń ma oddać, ja mówię, ja pierdolę, spadnę z tego komisariatu. I co, panu dostałeś? Nie. Nie dostałem bana, ale wiesz, poszedłem stamtąd, nie? W dupę, stary. Się wygłupia za broń, wiesz. Stary, już nie wie, wiesz, za co mnie ten, za co mnie wsadzić do tego więzienia, nie? Myślę. Masakra. Polska policja, kurde. O, ty snajperze jebany. O, fuck, ale mi granatem przywalił ten dobry Evolution. Dobry typer z niego. Masakra.
A w płytą wbiłem na green life i dostałem bana od razu. No ja tak samo. Czemu? Już tam nie gramy? Ja dostałem maila już od dwóch tych od wiadomości. Dostałem od dwóch serwerów Altis, żebym u nich grał. Wiesz? O, to można coś kurde ogarnąć, ja grałem. Możemy sobie grać na czterech na przykład. W zależności, okay, który nas wkurzy, to sobie pójdziemy na inny. Ale czy to w ogóle jest? Wracam ze szkoły jakiejś. O, tak, schodami wchodzili. Wiesz, jakie są u mnie klasy? No, są cztery wydziały. Jest ekonomia. No, jaka jest ekonomia? No, po prostu ekonomia. Międzynarodowa. No. Znaczy, no zwykła, nie? Tylko ekonomia. Potem jest międzynarodowa klasa. Ale ty możesz wybrać jeszcze sobie jakby specjalizację? Nie, ja już wybrałem. Ja mam międzynarodową. No. Jest sport i marketing. I zwykły marketing, nie? Mhm. 11 od 8-10. I ty już masz plan lekcji? Brzmiło. Właśnie nie, muszę książki dostanę. Komputer muszę mieć ze sobą. Serwer, niech ktoś poda serwer na czacie, co? Albo ja podam. Ale już miejsca nie ma, żeśmy zrobili pełno. O, fuck. Tak, ale go załatwiłem. Siema, Izak. O, brzmi Draskowicz, dawno go nie słyszałem. Izak, co Izak, ci każą pracować w pracy? Izak, my mamy kosę ze sobą. Nie chcesz ze mną grać, a obiecywałeś mi na moje rodziny rundę w CS-a. Ja ci to zapamiętam. To wiesz co, Izak najpierw ten... Izak najpierw siedzi na streamie do godziny 15, a później siedzi w robocie do 18, bo musi zrobić to, co ten... Który to jest dzisiaj tydzień? Fuck, to zaraz praktycznie. Jak brzmi, który tydzień? Stary? No bo wycieczkę, stary, już mam do Berlina. Ale wycieczkę do dokąd? Berlina. Do Berlina, stary. Jeszcze powiedz mi, że ci pewnie jeszcze dopłacają, stary, za to, że to... A tobie płacą za to, że studiujesz? Nie, za rok będę płacić. Ile płacą w Danii za to studia? No, jak mieszkasz w domu... Jak mieszkasz w domu, znaczy z rodzicami, to masz piątkę, nie? 5000 koron? Tak, najwięcej, jak mieszkasz sam. Co mówisz? Jak mieszkasz sam, nie? To masz piątkę. Tak, a jak mieszkasz z rodzicem, to tak z 2,5. No. Ja tylko ludziom przypomnę, piątka to jest 2,5 tysiąca złotych, 2,5 to jest na połowę, dzielcie 1200 złotych. Żyć nie umierać, co? W tej takiej Danii studiować, moi drodzy. I to nie jest oczywiście stypendium naukowe, to się dostaje za to, że się studiuje. W krajach skandynawskich tak jest. Jak się studiuje, to wam płacą jeszcze. To jedzie na siemankę, teraz to jedzie. Wiecie, że ktoś tak napisał? Tak, właśnie już nie będę chciał. Po prostu czekam, aż się trochę nauczysz grać, żeby mi taki diss. Nie, dobra, już nie komentuję tego, zaraz idę sobie zjeść. Bo nerwowy jestem już. Brzmi, że zostawił to bez komentarza. Znów żeśmy przegrali, nie rozumiem tego. Nie rozumiem, czemu my przegrywamy, no to ten nasz, mój skład, no. Gdzieś kurde dobrze gram. Pominijmy, no. 13 na 8, kurde, źle. Jakieś typy Conlet, kurde, Dilerek, Musioł, Prox Slime. Tu musicie zmienić team na przeciwny, bo nie uciągniemy tego przecież. Ach, moi drodzy. Orzeźwiająca bryza płynie do mnie z pokoju obok. Co, już jest czas na reklamy? Zróbmy reklamy. Czimki przerwy, 5 minutes break, zaraz wracamy. Przerwa reklamowa. Może zadziałają. Opy. Bo nie będę miał na jedzenie.
Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czy reklamki poleciały. Chyba nie, bo u mnie nie leciały. Zazwyczaj u mnie leciały. I u wszystkich leciały. A teraz u nikogo nie lecą i u mnie też nie lecą. No może jak ktoś jest z zagranicy, to mógł jakieś dostać. Czy ten Żmiu z nami jest, czy nie? On się szykuje do wyjścia, no może, nie? Czy ja wczoraj grałem Altisa? Jasne, że grałem, będzie w archiwum. Ale tylko pół godziny chyba, bo mnie tak zdenerwowali. O, jak się wyrypałem typowi pod ciągły ostrzał. Strasznie mi źle idzie, a jestem drugi w naszym teamie. To świadczy o tym tylko, że chyba przegramy to znów. Cwaniak już się nie wyrypał pod ten. Na dach się nie wyrypał, wiecie. O fuck, tu był drugi, tego to w ogóle nie widziałem. Czy dziś będę w DayZ grać? Może będę, wiecie. Wczoraj żeśmy grali w DayZ, nawet ciekawie było, tylko ten zbugowane to DayZ takie, że po prostu no nie mogłem. Może Breaking Pointa na tym iście, żeśmy zaczynali, było całkiem fajnie. Nie wiem, czy wam się podobało, żeśmy mieli dużo od razu walki sikierą. Koleś, jak się kurde kampisz, to chociaż trafiaj. Typ se znalazł miejsce. Pewnie tam wchodził przez cały mecz, już 10 minut tam się wdrapywał, nagle siadł i powiedział: ale go rozwalę teraz! Ale go teraz rozwalę i to nagle się okazało, że kurde nie trafił ani razu. Ale panie Soushibo, dlaczego pan robi te biedne dzieci w chuja, żeby wszyscy pisali jaka reklama poleciała i... poleciała i żeby każdy oglądał, bo żeby, po prostu, bo ja chcę, żeby wszystkie dzieci były zindoktrynowane. I, ale żeby były dobrze zindoktrynowane, to muszą oglądać te reklamy. Po prostu. Tak jest, no. Panie Micek, Micek Dead, Mic... Micket. Mnie po prostu, no, siedzi taki kamper na dachu. Kurde, snajper jeszcze. Przejrzałeś mnie. Breaking Point tylko z ekipą? Moim zdaniem mi się wczoraj podobał Breaking Point. Solo szedłem i było zajebiście. Co się przygotujcie tam? Kurde, no i mam jakiś snajperów. Oj, nie przeskoczę tego przejścia. No! Patrzcie jaki wynik, 10-7, najgorzej. Dobra panie, wróciłem. Noż miło, ale powiedz mi, gdzie ty, po co ty jedziesz nad morze, stary? Jak tego morza przecież w Danii macie ile chcecie, to musisz teraz jechać nad morze? Ale no nie muszę, praktycznie muszę. Ale jest fajnie tam nad morzem? No to dzięki temu trochę, wiesz, nie. Ale wiesz, że jest zimne to morze wasze duńskie. Wiem, ale tylko... lecimy, bo ja tylko biorę słuchaweczki, zakładam czapeczkę, playlisty sobie dwie zrobiłem i słucham sobie muzyczkę i patrzę na tłuszczyki, no i tyle. Tak? A są jakieś tłuszczyki? No zawsze. Mówisz? To zagadam może do jednej, pogadam sobie, pogadam sobie potem. Zagadujesz do jakichś tłuszczyków? Zawsze, nie? No ale do takich randomowych, że jakiś tłuszczyk siedzi, a ty do niego co, podbijasz na jego lęcznik, co rozkładasz obok, czy co? Nie no, nie tak. Czy leżaki są? Są jak takie leżaki. Kurde, apteczkę rzucałem. Są takie leżaki, tak? I ty sobie akurat siadasz na jej leżaku. No nie na jej, ale obok. I co wtedy mówisz? Ja mówię cześć tłuszczyków. Ale po duńsku? Czy po... No nie no, pan mówię, siema, co tam, jak tam się nazywasz i potem już go odbyć. A nie, stary, musisz iść w Polsce, ci się boisz, stary, podejdź, po ci zaraz jedzie dziewczyna. Co znowu?
Ja się stary boję wyjść z domu, tak te dziewczyny są w Polsce takie. Dobrze, że Kasię znalazłem, bo normalnie by mnie niszczyły psychicznie. Jeszcze widzę, jak mi przy rodzicach podbija do tłuszczyka, no. Może być, no nie wiem. Miczet nam coś odpisał, czy nie? Bo tu on, kurde, przejrzał mnie tak na wylot. No i nic nie odpisał, kurde. Nie lubię tych osób. Najpierw że zarzucają jakimś fajnym tekstem, później sobie idą. Siema Souza, co ty dostajesz do prowizji z banku? Bo od wczoraj mam otwarty rachunek. Teraz czekam tylko za kartą. Dostaję za... za otwarty rachunek, wiesz, ale to jest długo trwa, to nie jest tak, że ja je dostaję z dnia na dzień, tylko to jeszcze z miesiąc, dwa, oni to tam liczą, weryfikują, coś tam, później ten, później dopiero wypłacają. O, dokładnie, ależ mił poszedł Izak, trzeba ja mu przeczytam, co ty napisałeś. Czekamy na nową miłosną historię Żmija. Jakąś z kobrą jakąś, czy coś. Patrzcie, jaka broń tu jest. To znów ta gówniana broń. To jest główną, bo z tego się zabijać nie da. Motherfucker! Dobra, jestem. Izak ci napisał, wiesz? Co mi napisał? Napisał ci, że czeka na nową miłosną historię. Tłuszczyka stary wyrwać. Ale powiedz mi już coś takie, czy dunki są bardziej otwarte na kontakty? Tak, one się w ogóle nie boją. AIDS też się pewnie nie boją, co? Nie. Wiesz, a nie, you know what I mean. Myślisz, stary, jesteś na plaży, gdzie myślisz, jak to kurde, jak co tu zrobić, Polsce? Jak tu, którędy tutaj dotrzeć do niej? Ja tak, to